Witaj w czwartym module kursu dotyczącego rysunku technicznego dla branży mechanicznej. Dziś zajmiemy się elementami znormalizowanymi, a dokładnie różnymi sposobami oznaczania elementów. Nakiełki służą do oznaczania bazy obróbkowej w toczonych elementach, najczęściej wałach. Wymiary nakiełków są znormalizowane i dobierane orientacyjnie na podstawie średnicy, czopa wyjściowego elementu, jego masy i siły skrawania. Stosowane są trzy typy nakiełków. Nakiełki zwykłe, typ A, stosowane dla przedmiotów o małej dokładności wykonania lub w przypadku, gdy po jednej lub kilku operacjach nakiełki będą usunięte, np. baza obróbkowa dla otworu osiowego. Nakiełki chronione, typ B, stosowane najczęściej podczas wykonywania długich wałów maszynowych. Powierzchnia stożkowa o kącie 120 stopni chroni powierzchnię czołową przed nierównościami spowodowanymi wybiciem materiału przez kieł tokarski. Nakiełki łukowe, typ R, są stosowane dla wałów z materiałów trudno obrabialnych, a kształt nakiełka ma na celu zwiększanie sztywności narzędzia wykonującego nakiełek. Podcięcia technologiczne wałów wykonane są w czterech typach A, B, C i D. Podcięcie typu A stosowane dla pracującej jednej powierzchni walcowej. Podcięcie typu B stosowane dla dwóch pracujących powierzchni walcowej i czołowej. Podcięcie typu C stosowane dla pracującej jednej powierzchni walcowej, gdy wymagana jest zwiększona wytrzymałość zmęczeniowa elementu. Podcięcie typu D stosowane dla dwóch pracujących powierzchni, walcowej i czołowej, gdy wymagana jest zwiększona wytrzymałość zmęczeniowa elementu. W rysunku technicznym stosuję przedstawienie gwintu dokładne i dwa stopnie uproszczenia. Uproszczeniom podlegają zarówno elementy połączenia, np. śruby, nakrętki, jak i całe połączenia. Połączenia nitowane są stosowane do łączenia szerokich, leżących na sobie blach do zespalania części z materiału nienadającego się do spawania lub zgrzewania lub gdy części nie powinny się patrzeć, patrzenie spawalnicze. Nity na rysunkach części przedstawia się bez uproszczeń, natomiast na rysunkach połączeń nitowych nity w rzucie na płaszczyznę równoległą do ich osi rysuje się albo dokładnie, albo w uproszczeniu. W rzucie na płaszczyznę prostopadłą do osi nitów zaznacza się tylko położenie tych osi, krzyżykami nie rysując nitów. Spawanie to łączenie elementów metalowych przez przetopienie miejsca styku za pomocą doprowadzonego z zewnątrz ciepła, łuk elektryczny, palnik gazowy i dodanie stopionego materiału identycznego jak łączone elementy. W zależności od miejsca umieszczenia zostaje ukształtowana spoina czołowa lub pachwinowa. Sposób umowny oznaczania spoiny wymaga wprowadzenia znaków i symboli zastosowanych w odpowiednim porządku. Opis i znak spoiny jest umieszczony nad półką linii odniesienia wówczas, gdy strzałka linii odniesienia znajduje się po stronie spoiny, natomiast od strony linii identyfikacyjnej umieszcza się go, gdy strzałka linii odniesienia znajduje się po stronie przeciwnej. Obejrzałeś materiał dotyczący elementów znormalizowanych. Przejdź teraz do kolejnych elementów kursu umieszczonych na platformie.